jeżeli nie będziesz jadła, twoje oczy stracą blask, a twoje biodra staną się podobne do ósmej gałęzi. Wreszcie, gdy nie będziesz jadła, będzie to śmiertelne. On chce, byśmy umarli i żeby nasze dziecko umarło. On wie, że to wszystkim mu się znudziło. Co tu pali? Podczas próbniku ma prawo palić. Kto pali? Nikt. Przecież nie ma dymu. Ale ja widzę dym. Kto nie widzi dymu? A więc kto palił? Ty palisz. Ja cię tak lubię, a ty palisz. Ja nie paliłem. A kto? Ja nie widziałem. Ale ktoś palił, przypomnij sobie, dobrze? Nie widziałem. No dobrze. To ona. Tak. Trzeba mówić wszystko od razu. Proszę dalej, od miejsca akty. Przerwij to na chwilę, trzeba odpocząć. Nogi mi zetrwiały. Odpoczywać, to jest przerwa w próbie. Chyba nas wypuszczą niedługo. Powinni. Albo i nie. Zbieramy się do roboty! Śpieszy ci się. Nie wiesz, czy zdąży. Na razie to ja wysnuję. O! Z rozkazu komendanta obozu. Tak jest. Nie wiedzą, że istnieje coś, co bym nazwał moralnością władzy. Oni mnie usprawiedliwiają. Niech specjalna brygada pójdzie wśród ludzi i rozpowie, że po nocach spać nie mogę, że choroba mnie dręczy, że zwidują mi się białe słonie, różowe lamparty, kolorowe lwy. W ogóle srebrne zoo. Będą mi współczuć. W okręgu Betlejem wzmożona działalność partyzancka. Zabity szef żandarmerii. Mamy wiadomość, że do Betlejem usiłują się przedostać przedstawiciele tak zwanych trzech królestw wyzwolonych.